też porozmawiamy o tym, kiedy wymienić wycieraczki na nowe. Wtedy... I teraz w zależności od tego, czy masz nieco tańszy, czy też nieco droższy samochód, wydajesz albo zbyt dużo, albo zdecydowanie zbyt dużo na nowe wycieraczki. Niektórzy przyjmują to z pokorą, inni się buntują, jeszcze inni zastanawiają się, a może by tak te gumy przetrzeć. To nie ma sensu, one były przecierane już milion razy, to nic nie daje. A może by tak je przyciąć? Przecież jest ich tam dużo. To już jest lepszy pomysł, a to jest sposób na zrealizowanie tego pomysłu. Nazywa się EcoCut Pro. Zostało wymyślone przez Niemców, kosztuje mniej więcej 50 zł i w zestawie dostajecie taką gąbeczkę. Teraz jak się tego używa? Tutaj są dwie szpary. Pierwsza szpara, druga szpara. A tutaj jest narysowane, w którą stronę ciąć. EcoCut Pro zakłada się w ten sposób. Rowek numer 1, kierunek cięcia odpowiedni, gotowy do cięcia. No i już. To jest zbędna, zepsuta guma, a to jest prawdopodobnie świetnie przygotowana do nowej pracy odnowiona wycieraczka. Powinienem ją co prawda wcześniej przetrzeć tą gąbką, ale zapomniałem, no to przetrę ją teraz. Świetnie. Połowa roboty skończona. Czas na drugą wycieraczkę. I znowu to samo. Rytualne oczyszczanie. Wypadałoby teraz sprawdzić, czy moje prawie nowe wycieraczki rzeczywiście są prawie nowe. No niestety, przyjrzałem się bliżej i pierwszy entuzjazm opadł. Zostawiają smugi, czyli to nie są odnowione wycieraczki. W sensie jest lepiej niż było, ale nie jest też dobrze. Czyli cytując klasyka, tak średnio bym powiedział. To może przytnę je drugi raz i wtedy będzie lepiej. Borowek numer 2 w EcoCut Pro służy do tego, żeby przyciąć wycieraczki, a właściwie gumy wycieraczek, które już raz przycięliście, żeby dać im trzecie życie. Było ciężko, ale jest sukces, przynajmniej z tej strony. Pytanie, jak będzie to wyglądało od środka. I teraz. No niestety, jest tak jak było. Czyli jesteśmy daleko od ideału, ale umówmy się, jesteśmy też daleko od sytuacji początkowej. Czyli nie jest to gadżet, który robi cuda, ale nie jest to też totalna tandeta. Dla kogo zatem EcoCut Pro? Dla tych wszystkich, których dewizą życiową jest nie wyrzucaj tego, to się jeszcze przyda, oraz dla wszystkich skąpych dziadów, którzy po 10 lat jeżdżą tym samym samochodem i po 10 latach chwalą się, że niczego jeszcze nie wymienili i że wszystko świetnie działa. A mówiąc zupełnie poważnie, powinno to być dobre. I moim zdaniem tak jest.